babcią. Gepard, jak wszyscy wiecie, jest najszybszym ssakiem na świecie. Mam taką widownię. Może ja coś zagram jedno. Dookoła się okręcić, jeden skok i drugi skok. Hipek myśli, gdzie się schować, by tych ćwiczeń popróbować. Ależ super. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Koleżanka psia miseczka wyszeptała mu do uszka. Jestem już bardzo zmęczona. Słyszę burczenie twojego brzuszka. Idźmy do nich. Albo i pobiegnijmy nawet. No jak to idźmy, kiedy to oni mają przyjść tutaj? Bajka jest o nudzie. I generalnie mówię o tym, że czasami lepiej jest wyjść z domu i od razu coś się wydarzy. I że jeśli chce się znaleźć przygodę lub też chce się dojść do celu, to siedzenie w miejscu i czekanie nic nie da i najlepsze rzeczy spotyka się w połowie drogi, jeśli się wyjdzie w ich kierunku. Mamy? No, myślę, że mamy. No jakoś dużo czasu potrzebowałem, bo bajkę.